dowództwie armii niemieckiej Włosi nigdy nie byli traktowani jako równorzędny partner, ponieważ Włosi byli tym aliantem Niemcom w jakimś zakresie niezbędnym, ale jednocześnie przysparzającym im olbrzymich kłopotów i problemów. Wydaje się, że dla Niemiec w II wojnie światowej o wiele korzystniejsze byłoby, gdyby Włochy pozostały państwem neutralnym, ale dla nich przyjaznym. No Włosi byli pod względem potencjału ekonomicznego nieporównywalnie słabsi niż Niemcy, więc byli słabszym partnerem, który przysparzał Niemcom określonych problemów i którego Niemcy w pewnym momencie wręcz zaczęli lekceważyć. No jeżeli sojusznik był nieprzygotowany do wojny, bo rozpoczął ją bez zaplecza surowcowego, to znaczy nie miał zapasów surowców, nie miał wielu różnych nowoczesnych środków walki, trzeba było mu nawet torpedy sprzedawać,